chyba za każdym razem, kiedy mówię o przedstawieniu broni w grach, powtarzam pewną formułkę, że to, co robią gry z przedstawieniem broni, jest koniecznym uproszczeniem. Ale dzisiaj tego nie powiem, nie licząc tego, że powiedziałem to przed chwilą, ale mniejsza z tym. Większość uproszczeń w działaniu broni w grach jest akceptowalna, wymuszona zasadami, balansem czy skalą, ale są pewne typy broni, których działanie w grach jest jak najdalsze od oryginalnej myśli, zastosowania czy efektu działania. Dzisiaj więc przyjrzymy się pięciu broniom, które w realu działają kompletnie inaczej niż w grach. Oto klasyczna sytuacja z gry. Pomieszczenie pełne jest wrogów, których nie mamy jak wykurzyć. Wyciągamy więc jeden z granatów i wrzucamy przez drzwi. Granat odłamkowy daje szansę na natychmiastowe zabicie. Ogłuszający pozwala nam wejść i odstrzelać półprzytomnych wrogów, za to zapalający stawia na pokrycie powierzchni ogniem i w ten sposób podpalenie czy zmuszenie wroga do zmiany pozycji. Ale to, co w grach znamy jako granaty zapalające, działa zazwyczaj jak koktajl Mołotowa, czyli butelka wypełniona łatwopalną substancją, która przy rozbiciu rozprasza te właśnie substancje na małym obszarze, a ląd zapalony zawczasu doprowadza do podpalenia cieczy. Tylko że prawdziwy wojskowy granat zapalający operuje nieco innym typem ognia, bo nie jest oparty na benzynie czy innej cieczy, ale na takich substancjach jak biały fosfor czy termit. I eksplozja ładunku z białym fosforem wygląda nieco inaczej, niż byśmy się spodziewali po broni zapalającej, bo zamiast płomieni efekt tworzą liczne żarzące się do białości odłamki, które wżerają się bardzo mocno w ciało i które trudno ugasić, a przy tym wytwarzają mnóstwo dymu. No właśnie, z użyciem białego fosforu jako składnika granatu eksperymentowali mocno Brytyjczycy w czasie II wojny światowej. I tak powstał granat dymny numer 77. No właśnie, dymny, ale też okazał się być bardzo skuteczny jako granat zapalający. Cała kategoria granatów zapalających jest znacznie bardziej wszechstronna, niż pokazują to gry, bo takie Borderlandsy, tak warto się do nich odnieść, uznają ogień za najlepszą broń przeciwko żywym przeciwnikom, to znaczy nieopancerzonym, ale jest jeszcze granat zapalający oparty na termicie, który nie wybucha w ogóle, ale się wręcz roztapia, rozgrzewając się przy tym do 4000 stopni Celsjusza i stanowiąc zagrożenie dla słabiej opancerzonego sprzętu czy wrażliwych elementów uzbrojenia. Działanie takiego granatu jest na tyle specyficzne, że wojsko używa ich przede wszystkim do niszczenia wrogiego sprzętu, gdy istnieje ryzyko, że tenże sprzęt mógłby znów wpaść w ręce wroga. Ale to nie jedyny przypadek, gdy broń ogniowa działa inaczej, ale do niej wrócimy nieco później. To chyba najbardziej rozpoznawalna broń przeciwpancerna II wojny światowej i jeden z ciekawszych wynalazków, który w pełni rozwinął skrzydła dopiero po wojnie. Bazuka, wprowadzona na front już w połowie 1942 roku, miała całkowicie zmienić podejście do walki piechoty z czołgami i pojazdami, a Niemcom tak bardzo spodobał się ten pomysł, że skopiowali go w postaci swojego Panzerschrecka. W strzelankach drugowojennych klasyczną sytuacją jest walka z bossem. Bossem w postaci niemieckiego czołgu. I wtedy też gdzieś wygodnie znajdujemy broń przeciwpancerną i bardzo często jest to bazuka. A więc ładujemy rakietę do tuby samodzielnie, strzelamy 2-3 razy i czołg wybucha w wielkiej kuli ognia. Niestety w rzeczywistości nie było to tak proste. Przede wszystkim bazuka nie była bronią zaprojektowaną do użycia tylko przez jednego żołnierza. Do obsługi bazuki potrzebnych było dwóch żołnierzy. Celowniczego, który trzymał samą tubę, oraz ładowniczego, który targał amunicję i zgodnie z nazwą swojej funkcji uzbrajał pocisk i ładował go od tyłu. Dopiero wtedy, ciągle z tubą ułożoną poziomo, można było oddać strzał w kierunku celu. No i sam strzał z bazuki należało oddać tylko w odpowiednich warunkach, to znaczy trzeba było uważać na to, co znajduje się bezpośrednio za strzelcem. Gazy wylotowe gwałtownie rozchodzą się do tyłu przy strzale, co stanowi zagrożenie dla sojuszników, ale też dla samego strzelca, gdyby zdecydował się oddać strzał w bardzo ograniczonej przestrzeni, na przykład małym pomieszczeniu. No i w tym wszystkim efekt trafienia pociskiem przeciwpancernym z bazuki w cel może być nieco rozczarowujący, bo o co chodzi w broni przeciwpancernej? Aby doprowadzić do przebicia pancerza i gdy popatrzymy na właściwy efekt działania pocisku, tak może nas zdziwić, jak małą dziurkę robi tak wielka rura.
Musimy zapomnieć o efekcie eksplodującej wieży wyrzuconej na kilka metrów do góry, czy takiej eksplozji jak w pierwszych grach serii Call of Duty. Przy trafieniu w czołg z bazuki załoga mogła liczyć przede wszystkim na penetrację i uderzenie w czuły punkt, na przykład w silnik, co sprawi, że czołg zostanie unieruchomiony, ewentualnie stanie w ogniu i będzie podatny na dalsze ataki. Niby niewiele, ale też nie można nie doceniać efektu tego, co dzieje się z załogą czołgu, gdy pocisk przeciwpancerny robi tę niepozorną dziurkę. Rozgrzane do czerwoności metalowe odłamki nie doprowadzą może do efektownej eksplozji, ale są w stanie ciężko zranić i zabić człowieka. Oto kolejna klasyczna sytuacja ze strzelanin. Zdobywamy niemiecki bunkier czy jakieś obwarowania i wcześniej czy później natrafiamy na MG42, charakterystyczny niemiecki karabin maszynowy, który kojarzymy z filmów jak Szeregowiec Ryan czy niemal z każdej gry o II wojnie światowej. I MG42 jest przeważnie ukazywany w postaci stacjonarnej, jako broń defensywna przypisana do konkretnego miejsca. W takim Medal of Honor Allied Assault czy pierwszym Call of Duty MG42 po prostu nie da się ruszyć z miejsca. W grach bardzo rzadko widzimy mobilną taktykę działania MG42 tak, jak sobie to umyślili Niemcy, choć w takich grach jak Battlefield 5 czy Call of Duty czasem możemy strzelać z MG42 nawet z biodra. Otóż oryginalnie MG42 nie miał być bronią defensywną, ale bronią, która przede wszystkim zapewni drużynie piechoty odpowiednią siłę ognia. Żołnierze niemieccy II wojnę światową rozpoczynali przeważnie z K98 w ręku, czyli z klasycznym, powtarzalnym karabinem strzelającym nabojem 7,92 mm. I pomimo prób modernizacji uzbrojenia, formacje Wehrmachtu i SS do końca wojny najczęściej korzystały właśnie z tego solidnego karabinera. Gdy popatrzymy na typową 10-osobową drużynę piechoty, tak uzbrojona była ona ostatecznie w 7K98, jedno MP40, dwa pistolety i karabin maszynowy, początkowo MG34, a później MG42. Cała taktyka niemieckiej piechoty obracała się wokół karabinu maszynowego i to MG42 miał niemieckiej piechocie zapewnić przewagę ogniową. No bo jeśli mamy karabin maszynowy strzelający potężnym pociskiem 7,92 mm, ale w maksymalnym tempie nawet 1200-1500 pocisków na minutę, to możemy się spodziewać, że wróg nie będzie miał na to bezpośredniej odpowiedzi. Na przykład Amerykanie swoje karabiny maszynowe przydzielali znacznie rzadziej. W typowej kompanii piechoty znajdziemy tylko dwa ciężkie Browningi. No i sam MG42 nie był tak ciężki, jak się wydaje, bo ważył 11 kg w porównaniu do 14 kg amerykańskiego Browninga i 13 kg Louis Gunna. Był więc łatwiejszy do przeniesienia na nową pozycję i lepiej spełniał wymogi dynamicznej obrony. I przy tym wszystkim niemieckie karabiny maszynowe były znacznie częstszym widokiem na polu walki niż wskazywałyby na to gry, bo wyobraźmy sobie, że średnio na 10 frontowych żołnierzy przypadał albo MG42, albo MG34, bo Niemcom aż do końca wojny nie udało się zastąpić starszego modelu. Miałem o tym nawet osobny materiał, ale w grudniu 2015 roku. Tak, minęło aż tyle czasu, ale może nie mieliście go okazji zobaczyć. I warto przypomnieć, że Miotacze Ognia to jedna z najdziwniejszych adaptacji prawdziwego oręża na zasady gry. W grach miotacz ognia to broń o małym zasięgu i zadająca obrażenia praktycznie tylko celom nieopancerzonym. Płomień, niczym ten z wielkiego podpalonego lakieru do włosów, otacza przeciwnika i zadaje stałe obrażenia, gdy wróg znajduje się w ognistej chmurze. Prawdziwy miotacz ognia nie jest jednak bronią gazową, ale bardziej przypomina pistolet na wodę, dlatego że miota lepką, płonącą cieczą. A więc dla jasności miotacze ognia powinniśmy raczej nazywać miotaczami ognistego gluta. A więc jeśli mówimy o strzelaniu cieczą, tak trzeba sobie to wyobrazić jak strzelanie z pistoletu na wodę. Płomień nie wyparuje magicznie ileś metrów po wystrzeleniu z lufy, bo to ciecz odpowiada za cały efekt. A więc ciecz musi gdzieś dolecieć i dlatego przy strzelaniu z miotacza do gry wchodzi coś, co można by nazwać w uproszczeniu balistyką cieczy. Strumień wystrzelony pod kątem będzie miał większy zasięg, który zależnie od formy urządzenia może oznaczać nawet dotarcie na odległość 100-125 metrów. Choć tutaj nie mówimy o broni ręcznej, ale o miotaczu zainstalowanym na pojeździe. Okej, ale lepka ciecz oznacza też jedno. Jest ona w stanie rozpryskiwać się o powierzchnię, na przykład może zostać wlana płomienną strugą pod kątem do pomieszczenia. Do tego przylepia się do celu, a więc wróg raz muśnięty ledwie przez miotacz będzie miał problem, aby się ugasić. Nie wystarczy wyjść poza zasięg działania takiego płomienia. Czy jakaś gra robi to dobrze? Jeśli tak, to ja jej nie znam.
Na sam koniec perełka z Battlefielda 5. Dla mnie gry zagadki, bo mam w niej 130 godzin i gra się w nią świetnie, ale kuriozalne są decyzje, które oddaliły Battlefielda mocniej od militarnej pseudosymulacji, niż mogliśmy się spodziewać. Dzisiaj przyjrzymy się tylko jednemu aspektowi. Otóż jako niemiecki dowódca czteroosobowej drużyny możemy rozdawać zdobyte punkty, na przykład na ostrzał artyleryjski albo wsparcie zasobami czy dobrym pojazdem. I jest też jeszcze jedna opcja, najdroższa, zrzucić na głowy Brytyjczyków V1, czyli tajną, cudowną broń Hitlera. I spada ona idealnie tam, gdzie chcemy, przynosząc śmierć nawet kilkunastu wrogów naraz. Problem w tym, że V1 nie był bronią tego rodzaju, to znaczy nie była projektowana z myślą o bezpośrednim wsparciu walczących oddziałów i nie bez przyczyny Niemcy nigdy nie korzystali w ten sposób ze swoich latających bomb i rakiet V2. Ech, od czego tu zacząć? Może od tego, że V1 była bronią przede wszystkim terrorystyczną, odwetową, która była wycelowana głównie w ludność cywilną daleko za liniami frontu. V1, jak i późniejsze V2 odpowiadały raczej za propagandowy sukces niż za realny wkład w działania wojenne. Sam proces wymierzenia latającej bomby, jej start i dotarcie do celu było całościowo procesem tak skomplikowanym, że mierzalna skuteczność V1 była bardzo wątpliwa. Celność pozostawiała wiele do życzenia. W pierwszym okresie bomba spadała na obszarze o średnicy 31 km, a więc gdyby ktoś wymierzył bombę na sam krakowski rynek, tak V1 mogłoby spaść na Zabierzów, Wieliczkę czy na Kryspinów. Nic dziwnego, że Niemcy zdecydowali się użyć V1 przeciwko ogromnym miastom, przede wszystkim Londynowi i Antwerpii. A i tak na przykład z 10 tysięcy bomb zrzuconych na Anglię tylko albo aż 2400 trafiło w Londyn. Alianci szybko opracowali bowiem model obrony przed taką formą bombardowań. V1 dało się zwyczajnie zestrzelić w powietrzu, w przeciwieństwie do rakiety V2, ale nie o niej dzisiaj przecież mówimy. Trudność w użyciu bomb V1, ich niska celność i zawodność sprawiało w sumie, że V1 nie mogło pełnić innej roli niż strategicznego bombardowania ogromnego obszaru. Battlefield 5 jest jak najdalszy od prawdy, gdy oficer niczym na zawołanie może przywołać w precyzyjny punkt V1. Bo reasumując, V1 mogłaby trafić w cel kilka albo kilkanaście kilometrów od miejsca, które sobie wyznaczyliśmy, a poza tym sam skomplikowany proces przygotowania bomby do lotu sprawiłby, że nie byłoby żadnej możliwości, aby wesprzeć bezpośrednio oddziały na froncie. Na pewno nie byłoby możliwości na tak wygodne użycie V1 na polu walki.